trudno było na ten rok budżet skonstruować i jakie są główne cele, priorytety w budżecie gminy 2021 roku? Budżet w samorządzie konstruuje się zawsze ciężko i zmienia się go na każdej sesji, ponieważ każdy samorząd jest elastyczny i dostosowuje swoje zadania do potrzeb społecznych. Ta pandemia, jak wszystkie inne kryzysy gospodarcze, przychodzi do samorządu zawsze rok wcześniej, później niż do innych branż. Pierwsze reagują firmy budowlane, transportowe. Te nie przekazują podatków, ponieważ nie pracują. Później podatki nie wpływają do państwa. Państwo nie przekazuje środków samorządu. Dlatego troszkę z opóźnieniem reagujemy na kryzys, ale ten kryzys jest widoczny. Widać to po budżecie naszych przedsiębiorców, widać po wnioskach o umorzenie podatków, widać po wnioskach dotyczących pomocy, widać po obrotach naszych przedsiębiorców. To wszystko będzie miało znaczenie przecież i dla nas. Trzeba pamiętać też, że wszyscy płacimy podatki, które w małej części, w zbyt małej części, trafiają z powrotem do samorządów. Jeśli my nie będziemy mieli pracy, nie będziemy płacili podatków, też te podatki dochodowe nie trafią do samorządu, więc budżet zawsze jest ograniczony i zawsze jest potrzeba tego budżetu więcej. Tutaj należałoby wspomnieć, chociaż nie ma jeszcze rozstrzygnięcia kolejnego etapu Funduszu Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, które nie wspomagają solidarnie wszystkich samorządów, a jedynie wybrane według klucza, którego nie potrafię zrozumieć. Co do budżetu na ten rok, jest on rekordowy. Zaczynałem w roku 2015 od budżetu 12 milionów. W tej chwili mamy budżet w wysokości 26 milionów, z czego 6 milionów przeznaczamy na inwestycje. A więc jest to budżet naprawdę wymagający, trudny i odpowiedzialny. W tym roku zakończyliśmy i odebraliśmy, z częściowo z uwagami, ale to są drobne poprawki, jak w każdej robocie budowlanej, budynki termomodernizowane, szkołę, zespół placówek oświatowych i urząd gminy. Trzeba pamiętać, że ponad 5 milionów, które przeznaczyliśmy na tą inwestycję, było w 95% dofinansowane poza budżetem gminy, więc inwestycja naprawdę dla nas opłacalna i już odczuwamy korzyści wynikające z docieplenia, z opału, z energii elektrycznej, z energii wytwarzanej przez panel fotowoltaiczny. To zamierzamy, ale po 20 tego miesiąca rozpoczynamy dwie ogromne inwestycje, w tej chwili przetargowe. Jedna inwestycja dotycząca odnawialnych źródeł energii, montażu ponad 200 instalacji OZE, czyli solary, pompy ciepła, kotły na biomasę, szereg innych u mieszkańców gminy z dofinansowaniem powyżej 60% ze środków unijnych, z dofinansowaniem mieszkańców, ale z realizacją przez gminę. I druga inwestycja, którą w tej chwili rozpoczynamy, to jest wymiana oświetlenia LED-owego w całej gminie i rozbudowa instalacji elektrycznych i oświetlenia drogowego w częściach nowo zamieszkałych. Jest to inwestycja ponad dwumilionowa. Na to złożyliśmy wniosek do Funduszu Rozwoju Inicjatyw Lokalnych o dofinansowanie udziału własnego ponad 500 tysięcy i liczymy, że w tej chwili taki udział będziemy, takie pokrycie, takie środki otrzymamy. Nie mamy jeszcze pewności stuprocentowej, ale przygotowaliśmy pomoc rzeczową dla powiatu bielskiego w roku ubiegłym, a ten z kolei złożył wniosek do Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i oczekujemy na realizację dużego projektu budowy drogi pomiędzy Witulinem a Leśną Podlaską przez rezerwat Chmielinne. To jest modernizacja warta w kosztorysowo ponad 4 miliony złotych. Przy okazji, a może nie przy okazji, ale bez względu na to, czy ta inwestycja dojdzie do skutku, czy nie, chcemy ze swoich środków przygotować i jeszcze w tym roku oddać parking przy drodze powiatowej naprzeciwko cmentarza. Parking na około 50 samochodów. Przygotowujemy w tej chwili dokumentację. Ta dokumentacja już była raz przygotowana. Jednak ze względu na różną sytuację, do której nie chcę wracać, ona się nie zrealizowała.
Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ten parking zostanie oddany, choć tutaj ta nadzieja jest o tyle taka wątpliwa, ponieważ inwestycja będzie realizowana na gruncie konserwatorskim pod nadzorem archeologicznym. Będziemy musieli przeprowadzić badania, ponieważ jest to region kultury wielbarskiej. Jeśli trafimy na artefakty, które wstrzymają nam inwestycje, ta inwestycja może się trochę przesunąć, ale musimy odkryć i zabezpieczyć historię. To jest ważniejsze niż te kilka miesięcy funkcjonowania parkingu. Poza parkingiem przymierzamy się do termomodernizacji naszych budynków komunalnych i mieszkalnych. Już szykujemy dokumentację, ale też będziemy występować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tych inwestycji. Chcielibyśmy termomodernizować zupełnie budynek punktu filialnego w Osówce, przedszkola, ponieważ tam coraz więcej mamy chętnych. Jest w tej chwili 20 osób i naprawdę zapotrzebowanie jest coraz większe. Szykujemy się do termomodernizacji tak zwanego budynku ośrodka zdrowia. Jest to budynek komunalny przy wjeździe do urzędu, przy wjeździe do miejscowości Leśna Podlaska, w którym mieści się również ośrodek zdrowia, ale tam przede wszystkim jest dużo mieszkań komunalnych. To duży budynek i duża inwestycja. W budżecie zapisaną mamy dokumentację na rozbudowę dróg lokalnych, na dokumentację techniczną na rozbudowę dróg lokalnych w Nowej Bordziłówce i w Ludwinowie. Mamy też zapisaną bardzo ważną inwestycję, która będzie skutkowała budżetowo na kolejne lata, ale społecznie też oddziaływała znacząco. To jest budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem przy Zespole Placówek Oświatowych. Rada Gminy zabezpieczyła na ten rok budżet na przygotowanie dokumentacji i taką dokumentację już w tym roku zechcemy, przetarg na taką dokumentację zechcemy rozpisać, więc mieszkańcy będą mogli, przywożąc swoje dzieci do szkoły, również zostawić te małe i w żłobku, i w przedszkolu. Szereg drobnych inwestycji, które nas czeka jeszcze do omówienia z Radą i ustalimy dalsze inwestycje, takie bardziej szczegółowe. Tylko dopytam, bo budowa nowego przedszkola, ale jest też jednocześnie pomysł na obiekt starego przedszkola. Tak, stare przedszkole. Mamy potrzeby, jak każdy samorząd, jak zdecydowana większość samorządów w Polsce, mamy ogromne potrzeby mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego. Coraz bardziej dotyka nas inny problem. Problem też wszystkich samorządów, nie tylko nasz, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem i to jest przykre. Coraz więcej mamy osób starszych, które chcą mieszkać samodzielnie, nie mieszkać z dziećmi. Te osoby proszą, szukają nowego lokum, nowego pomieszczenia, tak aby na starość jednak nie być z rodziną. Jest to problem pokoleniowy, który da się mocno zauważyć i stąd samorządy też mają kłopoty z komunalnymi budynkami socjalnymi. To przedszkole, które opróżnimy, jeśli postawimy nowe, chcemy przystosować na budynek i na mieszkania komunalne i na budynki socjalne. Czekamy również na rozstrzygnięcie dofinansowania dużej inwestycji, bardzo ważnej dla gminy inwestycji. To jest rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji i wodociągów. Złożyliśmy projekt już jakiś czas temu do funduszu PROW i na lada dzień będziemy mieli już potwierdzenie i rozstrzygnięcie, czy dostaniemy te środki. A dotyczy to modernizacji zupełnej stacji oczyszczania ścieków, bardzo istotnej dla gminy Leśna Podlaska, oraz rozbudowy systemu kanalizacji ściekowej w stronę Nosowa i budowy w różnych częściach zabudowanych coraz intensywniej wodociągu. I przy okazji jeszcze jedna współpraca z powiatem i pomoc finansowa powiatowi bielskiemu. O tym będziemy rozmawiali na sesji. Chcielibyśmy wspólnie z powiatem zmienić nawierzchnię w Starej Bordziłówce, miejscowość Stara Bordziłówka, poprzez Starą Bordziłówkę. Sytuacja drogowa w gminie jest naprawdę niedobra. Niestety większość dróg jest powiatowych. Nie mamy, tak jak duża część gmin, żadnej drogi wojewódzkiej.
przechodzącej przez samą miejscowość Leśna Podlaska. Są to wszystko drogi powiatowe, drogi bardzo istotne i bardzo oczyszczane. To zawsze podkreślam, to są drogi i to jest droga łącząca dwa województwa, dwa miasta powiatowe i dwa powiaty. Więc uczęszczana bardzo intensywnie, szczególnie teraz tirami. Więc jej stan jest coraz gorszy. Co do dróg wojewódzkich, to też uwaga niestety przykra, ale ja dawno nie widziałem od kilku lat inwestycji wojewódzkiej w naszym regionie na drogach wojewódzkich. Te drogi wojewódzkie też niestety, to jest pierwsza zima, gdzie jest utrzymana w tak nienależytym stanie droga wojewódzka. To przykra uwaga do województwa, ale taka jest sytuacja w naszym regionie.